Dzień dobry. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie pana Pawła Habra, które dotyczy boleni i sandaczy. Rozumiem, że głównie przynęt na boleni i sandaczy. Faktycznie ciągle mówimy o tych szczupakach, trochę o pstrągach. Może warto powiedzieć o przynętach na bolenie i na sandacze, bo oczywiście w ofercie Salmo jest sporo tych przynęt, które sprawdziły się i sprawdzają cały czas, nie tylko w naszym kraju, do połowu tych gatunków. Może coś o boleniach i sandaczach, oczywiście chodzi o przynęty. No, dziękuję bardzo za pytanie. Wiecie, bolenie to kiedyś, jak ja byłem młody i próbowałem łowić te ryby w Wiśle koło Płocka, no to wszyscy mówili, że to są po prostu ryby duchy, były traktowane jak ryby, które w zasadzie łowi się przypadkowo. No ja próbowałem udowodnić, że tak nie jest, ale ponieważ no wtedy naprawdę spektrum możliwości było dużo mniejsze niż teraz, gumnie było, były wahadłówki, były obrotówki, no i w oblery to ja sam zacząłem wtedy strugać, miałem tam 14-15 lat, 16 i te woblery były trochę koślawe i teraz wiem, że gdybym dysponował chociażby trillem wtedy na Wiśle, to naprawdę myślę, żebym był te ryby, które mógłbym złowić, nie wiem czy mnie wyjął, ale widziałem ogromne bolenie, niewiarygodne, do tej pory mi się nie chce wierzyć, jakie to były ryby ogromne. Myślę, że 90 plus takie widziałem z mostu w Płocku na Wiśle, które atakowały ogromne ukleje, tam chodziły takie stada uklei, po prostu takich fest, nie wiem, po 20 cm, 15-20 cm ukleje. No i za nimi jakaś taka mała ławica tych boleni ogromnych kursowała i tam parę ładnych tygodni one były pod mostem i gdybym miał wtedy dobrą przynętę, to myślę, że któryś by mógł wziąć. Co by było dalej, to inna sprawa. No, nieważne. Kiedyś było trudniej, teraz mamy bardzo dużo przynęt, mamy świetne gumy boleniowe, mamy świetne boblery boleniowe i to wiele, wiele typów: powierzchniowe, podpowierzchniowe, takie smużaki i inne. To samo z sandaczem, no więc można o tym opowiadać naprawdę godzinami i każdy wędkarz specjalista od tych gatunków na pewno ma swoje tajne przynęty. Ja oczywiście nie uważam się za specjalistę od połowu boleni ani sandaczy, za mało ich w życiu złowiłem, żeby się tu mądrzyć, ale mogę wam powiedzieć, ponieważ miałem całe życie tą przyjemność, że próbowałem stworzyć dobre przynęty. Myślę, że w paru przypadkach to się udało, a potwierdzali to dobrzy wędkarze, przesyłając relacje swoje z połowów, z konfrontacji z innymi wędkarzami, którzy używali innych przynęt. No i wydaje mi się, że kilka dobrych przynęt na te ryby mamy. A jakie? Może zacznijmy od bolenia. No właśnie, kiedyś była taka legenda, że to trzeba uważać, żeby nie była na przykład czerwona przynęta, bo boleń się boi czerwonego i takie podobne bzdury. Okazuje się, że tak naprawdę jeśli boleni jest sporo w łowisku, to można je złowić dokładnie na każdą przynętę. O tym kiedyś napisałem taki artykuł o nietypowych przynętach boleniowych. On będzie niedługo na mojej stronie, która właśnie jest w budowie. To mam nadzieję, że do niego sięgniecie. Tam naprawdę są przykłady nieprawdopodobnych zupełnie połowów, na przykład Fatso Krank. Boleń wcale nieduży, złowiony na Fatso Krank. Na wszystkie hornety, łącznie z dziewiątką, oczywiście, na bardzo duże woblery też. No więc naprawdę można tego drapieżnika złowić prawie na wszystko, co się rusza w wodzie, jeśli dobrze żeruje, ale niestety zwykle jest tak, że nie jest tak, że tam się woda gotuje i walą we wszystko, co się rusza. Więc trzeba zastosować najprostszy sposób myślenia, to znaczy imitujemy po pierwsze ofiarę, która jest w danym momencie preferowana przez drapieżnika i w przypadku bolenia jest tak samo, czyli głównie jest to ukleja. No i tu znowu te dwie ryby, sandacz i boleń, żyją zwykle koło siebie, zupełnie w podobnych miejscach żerują bardzo często, czasami o innych porach dnia, no bo sandacz jest tak bardziej woli przełom dnia i nocy lub też noc, boleń raczej woli w ciągu dnia żerować. No ale obie te ryby polują na ukleje oczywiście, więc imitujemy ukleje. Czyli jeśli chodzi o kolor, no bo eliminujemy te wszystkie przypadkowe różne historie, tak? Chcemy celowo łowić jeden i drugi gatunek, no to imitujemy po prostu ich pokarm. Jeśli to jest normalne oświetlenie, znowu, bo tu znowu możemy, jak wejdziemy w temat kolorów, to
będzie za długa dygresja, więc zakładam, że jest generalnie normalne oświetlenie, tak, czyli przejrzysta woda, jest jasna noc lub też jasny dzień, imituje mu, kleje holografię, polecam, jest bardzo fajna. Co prawda łaki, którego tu pokazuje 12 i 9, nie jest na do końca do rzucania, jest raczej przynętą trollingową. Oczywiście tak, zgadzam się, tutaj trzeba jedną kotwicę zdjąć, gdyż to jest wbrew przepisom u nas w kraju. Ten wobbler świetnie pracuje właśnie z małymi, trzema małymi kotwicami, nie z dwoma dużymi, dlatego tak został zrobiony. No ale jeśli zdejmiemy jedną kotwicę, sugeruję tą środkową zdjąć, no to jakby może w pewnych sytuacjach któraś tam ryba się nie zapnie, no ale trudno, jest jak jest. Więc na pewno łaki. Niekoniecznie w trollingu, obie wszystkie, oczywiście te ryby, o których mówimy, można łowić i w trollingu i bolenie świetnie biorą w trollingu, tylko trochę szybciej trzeba płynąć, no, znacznie szybciej niż na sandacza. Sandacz 2,5-3,5-4 km na godzinę, myślę, że to jest dobre, a przy boleniu może być 5, 6, 7 nawet, tak mniej więcej. No i tutaj łaki na pewno się sprawdzi, ale na przykład możemy taką dziewiątkę wypuścić ze szczytu główki gdzieś w te warkocze i sobie powolutku ściągać, podszarpując. On fantastycznie bardzo drobną pracę ma i co jakiś czas odskakuje. Tam w tych wirach zobaczycie, co on będzie wyprawiał. To naprawdę nie trzeba nawet szczytówką mocno szarpać. Delikatnie podciągać, on będzie odskakiwał. I to właśnie to są historie, które wabią drapieżniki, nie tylko bulenie. Tak samo na sandacze w nocy. Czasami jest tak, dobrze wiecie, że jak się dobrze ustawicie na opasce sandaczowej, gdzie duże ryby podchodzą do samej opaski w nocy i żerują na uklejach, które tam między tymi kamieniami się próbują schować, to nie trzeba bardzo daleko rzucać. Czasami wystarczy nawet lepiej wypuścić z nurtem woblera właśnie o takiego, ja bym za sandacze założył 12, nie 9, albo nawet 15, wypuścić daleko z nurtem i powolutku wzdłuż ściągać. Więc nie trzeba rzucać, czyli tu jego ta wada niewątpliwa, że jest bardzo lekki, odpada dlatego, że po prostu można go spuścić z nurtem. Co poza tym? No, wszystkie przynęty, które imitują ukleje kolorem, ale też pamiętajmy, że boleń generalnie wtedy, kiedy się go łowi w dużych ilościach, to przede wszystkim to jest pod powierzchnią, czyli przynęty powierzchniowe lub podpowierzchniowe. Oczywiście popper. Super przynęta na bolenie. Na tego slick sticka złowiłem, ratlin sticka, przepraszam, złowiłem parę boleni, wcale nie jakichś ogromnych. Bolenie na powierzchni jakby akceptują pewne większe przynęty. Zdawałoby się, że polują na małe uklejki, a spotykałem się z sytuacjami, gdzie żerowały wręcz na wylęgu, na takim malutkich rybkach. Raz z kolegą Marcinem byliśmy w Holandii. I tam naprawdę mieliśmy problem, bo byłem pewien na przykład, że połowimy na lilbaga. No popatrzcie, to jest przynęta, która i tak była trochę większa od tego wylęgu, na którym bolenie żerowały, a nie chciały brać, natomiast brały na speeding rovera, na coś, co było, no speeding rover ma 7 cm, ma śmigiełko na ogonie i robił bardzo dużo hałasu i właśnie tak trzeba było go prowadzić, mocno szarpać, dużo hałasu robić na powierzchni i na to brały. Więc no, nie zawsze to jest takie proste do wytłumaczenia. Przynęty powierzchniowe, no ale też, słuchajcie, slajdery. Nawet nie wiem, ile dziesiąt zdjęć mam i doniesień od wędkarzy z całego świata, z Europy, przepraszam, no bo poza granicami Europy i Azji nie ma boleni, więc na slajdery złowiono mnóstwo pięknych boleni. Tak samo jak na sweepera 10, a nawet 12. Duże bolenie, no to nie jest wcale duża ukleja. Tej wielkości ukleje bez problemu pożerają dwukilowe bolenie, jeśli akurat to jest taka wielkość pokarmu jest preferowana w danym momencie. Więc to nie są przynęty za duże na bolenie, naprawdę. Za to można tym bardzo daleko rzucić. Obie te przynęty dają się bez problemu, bez jakiegoś wielkiego wysiłku prowadzić pod powierzchnią, bardzo blisko powierzchni, ale też lekko sprowadzić głębiej. No co prawda sweeper trochę gorzej, jeśli chodzi o specjalnie, jeśli mamy prąd dość szybki, no to raczej to jest, nie ma sensu próbować go prowadzić głęboko. To jest przynęta, która ma iść pod powierzchnią 10 cm
nawet jak będziemy szarpać mocno, to możemy spróbować go wyrwać, to jest też dobra taktyka. I gwarantuję Wam, że wolenie na to będą brały i biorą. Tak samo slider. Oczywiście Sting. Sting to jest bardzo stara przynęta, to już jest trzecie wcielenie, teraz to się nazywa Rattling Sting, ma system rzutowy, ma trochę zmieniony kształt steru. No kilka poprawek wnieśliśmy, moim zdaniem jest to całkiem fajny twitchbait, zarówno na bol. Bolenia. Kolor, no to jest oczywiście druga sprawa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo to też jest kwestia, żeby uwierzyć w tą przynętę. Pamiętajcie, że jeśli wędkarz uwierzy w daną przynętę, w dany kolor, to ona natychmiast nabiera magicznej mocy i dużo lepiej łowi niż ta, w którą się nie wierzy. Jeśli mówimy o woblerach, Fanatic, mnóstwo boleni było złowionych. Tak samo jak sandaczy, właśnie przy tych opaskach, przy kamieniach, gdzie nie trzeba głęboko sprowadzać przynęty. I klasyczne jakieś minołki oczywiście w kolorze uklejowym. No i nie mogę oczywiście pominąć, rzecz jasna, naszego bestsellera boleniowego, którym jest bez wątpienia Trill. Bez wątpienia Trill. No. Na Trilla było złowione już tysiące boleni. Także to jest najlepszy dowód, że ta przynęta działa. Są kraje, w których wędkarze bez Trilla nie wybierają się w ogóle na bolenie. I sprzedajemy ich tam dziesiątki tysięcy, nie uwierzycie. W Polsce myślę, że jest nieco inaczej. Sprzedajemy też sporo Trilla, ale dużo mniej na przykład niż na Węgrzech. Myślę, że to dlatego, że polscy wędkarze są niezmiernie dociekliwi i bardzo kreatywni. Budują sami świetne przynęty boleniowe i ta wymiana informacji jest tak szybka, że naprawdę ciężko producentowi dużemu, który jednak no, robi masówkę, wbić się między te doskonałe bardzo często te przynęty rzemieślnicze, te takie, które powstają w kilkudziesięciu egzemplarzach. Naprawdę chylę czoła, bo jak widzę te przynęty, niektóre boleniowe, aż mi ślina cieknie, żeby samemu spróbować. I oczywiście co jakiś czas próbuję, po to, żeby czegoś się nauczyć, może wpaść na jakiś pomysł. Naprawdę jestem pod wrażeniem kreatywności polskich wędkarzy. Dlatego tutaj takie pewne nisze bardzo wąskie, o których już kiedyś mówiłem, jak trocie, jak bolenie, jak głowacice. To w zasadzie jest bardzo, bardzo trudno producentowi dużemu, takiemu jak Salmo, żeby tam gdzieś się wbić i sprzedawać dużą ilość przynęt na ten gatunek. No, boleń akurat może jest jakby trochę tutaj nam się udało, dlatego że no, po pierwsze tych wędkarzy, którzy łowią boleń jest dużo więcej niż tych, którzy łowią trocie czy głowacice. No, ale tym niemniej jednak, tak jak powiedziałem, dużo mniej się sprzedaje Trilla w Polsce niż na przykład na Węgrzech, gdzie to jest masakryczny przebój. I wszyscy łowią na Trilla, ciągle robimy nowe kolory Trilla i wszystkie się sprzedają. I nie dlatego, że nie tylko dlatego, że wędkarze ci zakochani w Trillu lubią mieć kolekcje z różnych kolorów, ale po prostu są takie sytuacje, że pewien kolor działa, a inny nie działa. No i lepiej mieć takie różne wersje w pudełku, prawda, żeby to przetestować i sprawdzić. I myślę, że jeszcze jeśli mówimy i o sandaczu, i o boleniu, no to muszę wspomnieć o naszym ostatnim przeboju sprzed 2 lat, no ale ostatnim, to mam nadzieję, że słyszeliście, to się nazywa Railshot. Jest to przynęta niesamowicie uniwersalna, którą możemy używać jako wobbler, jako twitchbait, jako przynętę wertykalną i jako jiga. Także to jest kilka przynęt w jednym. Ja o niej już opowiadałem wielokrotnie, ale teraz pod kątem sandaczy i boleni no nie mogę sobie odpuścić, bo złowiłem na tą przynętę, zresztą niezależnie od koloru. Pierwszy, który bym wyjął z pudełka na bolenie, to raczej był taki no właśnie holografik, ale naprawdę złowiłem na wszystkie, na tym jest 5 kolorów, na wszystkie 5 złowiłem i bolenie i sandacze i 9 innych gatunków, tak, o czym już mówiłem. W każdym razie fantastycznie się łowi sandacze, dzigując przy dnie tak jak na ciężką gumę, a bolenie dokładnie tak jak byśmy łowili
na trilla, czyli daleki, bo to jest ciężko przynęta, daleko się rzuca, kij do góry, ile fabryka dała do góry. Nawet można, i to fajnie działa, pozwolić wyskoczyć przynęcie z wody, tak jak uklejka, który ucieka przed drapieżnikiem. No naprawdę wymyśliłem sobie, że to powinno działać. Jak pojechałem na Dunaj parę lat temu i boleń uderzył gdzieś tam niedaleko w zasięgu rzutu i za trzecim rzutem ta ryba mi wzięła, to po prostu no, byłem niesamowicie szczęśliwy, bo to się sprawdzało i wtedy tego dnia złowiłem kilka boleni na trilla, na railshada. Także fajnie i warto, żeby łowcy boleni też tą przynętę mieli, również dlatego, że można nią łowić w różnych warstwach, tak? No tak jak powiedziałem, poperem się nie da, stingiem bardzo ciężko głęboko łowić, no chyba, że mamy nową wersję Deep Runner, no to, ale to już raczej jest na sandacze i troszkę do głębszego twitchowania, na głębszej opasce. Czy sweeper, no pod powierzchnię, ale railshad? Czemu nie? Metr pod powierzchnią, 2, 4, proszę bardzo. Jak jest duża rzeka, silny nurt, no to będzie ciężko, ale na pewno warto o tym pamiętać. I o tym, że railshad jest nie tylko na sandacze, nie tylko na okonie, ale również na bolenie. Gwarantuję, że działa na bolenie. No i jeszcze ostatnia przynęta, no już w tym momencie tylko na bolenie. No to Wave. No, Wave, szczerze mówiąc, myślałem, że zdobędzie serca wędkarzy dużo łatwiej. No to idzie jakoś opornie. Nie wiem dlaczego, bo jest to świetna konstrukcja. Oparta zresztą na doskonałych doświadczeniach polskich rzemieślników różnych. Głównie tych, którzy robią przynęty na troć morską, łowioną z wybrzeża Bałtyku. Więc ta przynęta lata daleko, pracuje bardzo fajnie, specyficznie, nie za szeroko, nie za mocno. Pracuje w opadzie, pracuje przy ściąganiu, można nią lekko tak jerkować, twitchować. I biorą na to i bolenie, i trocie, i morskie basy. Na te trzy gatunki w zasadzie ta przynęta powstała i bolenie łowiłem wielokrotnie na tą przynętę i działa. No nie powiem, że zawsze działa, no ale myślę, że każdy z Was mógłby spróbować. Każdy, kto łowi bolenie, powinien pomyśleć o tym wave'ie, bo naprawdę to jest fajna przynęta. Ja, bo to jest mniejszy rozmiar, ale tym zrzuciłem 75 metrów, bo mierzyliśmy koło firmy. Także naprawdę można tym... Nie wiem, czy wiecie, ile to jest 75 metrów. No warto by było sprawdzić kiedyś w terenie, bo wędkarze mówią, a rzucam 50 metrów. No zwykle się rzuca 30 metrów. Tylko, że no, jak zmierzymy, to wtedy wiemy. 75 metrów naprawdę to jest bardzo, bardzo daleko. Nie wiem, czy to by było, bo chciałem zobaczyć, jak daleko po prostu poleci. Nie wiem, czy to by się dało zacinać te ryby z takiej odległości, ale jeśli byśmy mieli odpowiednią plecionkę, dobry kij, długi i dynamiczny, to myślę, że tak. Zwłaszcza, że tutaj kotwice są naprawdę świetne, rewelacyjne mamy kotwice ostatnio po tych zmianach, więc kotwica jest bardzo ważna. Ryba dotyka przynęty, nawet jeśli jest to daleko od wędkarza, to po prostu wchodzą te kotwice jak masełko w szczękę ryby. No nie wiem, o sandaczach można jeszcze, a czemu nie trolling? No właśnie, a trolling na sandacze, a czemu nie na bolenie? No i tu byśmy zaczęli kolejny odcinek, może kiedyś następnym razem, jeśli Was to interesuje. Na razie tyle, dzięki i mam nadzieję, że było ciekawie. Do usłyszenia.